Zegar chodził, lecz potykając się co sekundę, rozsiewał zwątpienie. Bo co sekundę przystawał jakby, na chwilę, niewielką, prawie niezauważalną. Wystarczająco jednak długą, by uznać, że stanął na zawsze, że nigdy już nie poruszy choćby jedną ze swoich wskazówek. Każda z takich chwil budziła więc niepokój, groziła bowiem utrudnioną orientacją w czasie lub wręcz utratą tej orientacji. Niczym w stanie odurzenia, kiedy to wnioski wysnuwane z przesłanek podporządkowane są omamom. Kiedy radości mylą się z zachwytami, a smutki z tragediami. Kiedy faktyczne intencje zanikają we wszechogarniającym przejaskrawieniu. Straszyła dezorientacją i niespójnością, a także nadmierną kondensacją treści, mnożeniem się jej utajonych elementów wynikającym z tego, iż jakikolwiek detal w każdym momencie mógł zostać zaakcentowany w dowolny sposób. Zatrważała koniecznością przekładania każdego przedmiotu, działania lub pojęcia i każdej postaci na ideę i znaczenia. W jednej z takich chwil gwałtowny powiew myśli porwał materię, która pomknęła przez przestrzeń, nie pozostawiając po sobie najmniejszego śladu. Doszło do tego, ponieważ w skład tworzących ją atomów oprócz jądra wchodzą jedynie elektrony. Wchodzą, ale bezzwłocznie wychodzą. Pojawiają się zaledwie, nie wiadomo skąd. I natychmiast, nie wiadomo gdzie, znikają. Bo tak naprawdę istnieją tylko w stanie nieograniczonej ilości możliwości. W konkretnej zaś pozycji tylko wtedy, gdy zostaną w niej przyłapane. A że jądro atomu również składa się wyłącznie z takich pojawiających się i znikających cząstek energii wymieszanej z informacją, nagle zapanowała całkowita pustka. Nagle ujawniło się w sposób bezsporny, że materia jest falą, a nie czymś twardym i stałym. Falą, która raptownie odpłynęła, właściwie pognała z ogromną prędkością, jak tsunami. Poniosła na swoim grzbiecie to, co wcześniej uchodziło za świat zewnętrzny. Skłębiła w swej kipieli ćmy, świerszcze i komary, a także ptaki, drzewa oraz liście. Unicestwiła zegar, szyby i samochody i miasta całe. Stłumiła oddechy i szczękanie, zgłuszyła zgiełki, śpiewy, zniweczyła tropiki, smogi oraz cienie. Pozostała więc tylko pustka, pełna możliwości czekających na spełnienie. Rymowało się to ze złudzeniem, tak jak oaza pośrodku pustyni, widoczna na fatamorgany ekranie, w kierunku której brnęły spragnione karawany przez piaski, pod wiatr smagający drobinami kwarcu. Tylko po to, by fantasmagoria została w końcu zasypana i śmierć spragniona mogła napawać się wysysaniem do ostatniej kropli tych, którzy dali się zwieść. Nic zatem nie wskazywało już na jakiekolwiek spełnienie. Pustkę przenikały wyłącznie całkowicie obojętne na wszystko neutrina, które gnały w swoim bezliku. Gnały i gnały z taką prędkością, że nie można ich było nawet do jakiegokolwiek miejsca przyporządkować. Zresztą z racji swej bezpłciowości na nic nie miały najmniejszego wpływu. Gnały jedynie. Tak mikroskopijne, jakby w ogóle nie istniały. Nicość przenikała więc pustkę. To też nic w niej nie było. Otchłań tylko, pozbawiona wszelkiej treści oraz formy. Sfera niczego nie zawierająca. Trwała, niepodzielna, ciągnąca się wszędzie i wszystko okalająca, a jednak wychynął skądś wijący się w swych splotach i domagający się zauważenia miraż i zgubną łudzi oazą i syczał wysysaniem pośrodku pustyni. Syczał i syczał tak długo, aż obudził natchnienie, które pozwoliło zaczerpnąć ze studni wodę, niwecząc granicę między tym, co było widoczne i tym, co zostało zapamiętane. Pustka zaczęła się zatem wypełniać.